Ja się z nią bawiłem, później ona poszła jeść i później wlazła na fotel i... Jej już trzymała cały czas tą łapę do góry. Witamy w kolejnym odcinku z Turcji. Dziś dobrze wszystkim znane Pamukkale. No może nie każdy jeszcze miał okazję zobaczyć na własne oczy, ale z pewnością wszyscy słyszeli i widzieli film lub zdjęcia z tego ciekawego miejsca. Bardzo byliśmy ciekawi, czy nam się spodoba, bo z takimi atrakcjami to różnie bywa. Pogoda nas nie rozpieszczała, zresztą zobaczcie sami. Pamukkale znajduje się nieco w głąb lądu. Z Selçuk mieliśmy do pokonania zaledwie 200 km. Gdybyście jechali tu autokarem, to zwróćcie uwagę na to, ile czasu zajmie transfer. Często zbierają gości z różnych hoteli i dojazd tutaj może zająć nawet 8 godzin. Mogło coś zwichnąć. No ja się z nią bawiłem, później ona poszła jeść i później wlazła na fotel i... Jej już trzymała cały czas tą łapę do góry. Dlatego i mówiłem, że to nie ta łapa, to prawa. No dobra, zrób no herbatę, coś przygryziemy. Nasz pobyt w Pamukkale zaczął się nieco niefortunnie od zwichniętej łapy. Poprzednio pokazywaliśmy, jak nasza Bella miała wbity w łapę kłos trawy, z którym pani weterynarz walczyła cały tydzień. Dosłownie dwa dni później zniknięta łapa. Można powiedzieć, że byliśmy nieco poirytowani. Zamiast zwiedzania Pamukkale, to my byliśmy zmuszeni zrobić kolejną wycieczkę do weterynarza. Na szczęście udało się znaleźć dobry gabinet zaledwie 20 km dalej, ale znowu byliśmy u ziemi na kilka dni. Na otarcie łez postanowiliśmy zrezygnować z naszej dzikiej miejscówki i zażyć odrobinę luksusu na kampingu z basenem. Widząc, że Bella ma się już lepiej, ruszamy na zwiedzanie Pamukkale. Z daleka wszystko wygląda jak lodowiec. Podobno kiedyś woda lała się po całym zboczu, a teraz dla ochrony tego cudu natury woda puszczona jest tylko w wyznaczonych miejscach. Wszyscy muszą ściągnąć buty, żeby nie uszkodzić delikatnej struktury wapiennych osadów. Weszliśmy dość wcześnie rano, ale szybko przybyło zwiedzających. Mimo tłumów, jakie się tu przewijają, naszym zdaniem jest to miejsce godne uwagi. Jesus.
woda jest czyściutka, ale tutaj, gdzie chodzą ludzie, to jest taka trochę mętna, dlatego że dno jest miękkie. Widzicie? Jest ta glinka mięciutka. Niektórzy się smarują tą glinką. Tak więc jak się wchodzi, to nawet takie śmieszne jest uczucie, bo tak troszeczkę nogi się w tym topią. No muszę wam powiedzieć, że jest to bardzo fajne miejsce i na pewno warto tutaj przyjść. Niepowtarzalne wrażenia. Dużo ludzi, nawet nie chcę sobie wyobrażać, ile jest tych ludzi, jak jest normalnie, nie w pandemii. A jeszcze jest w ogóle przed sezonem przecież, to jest czerwiec. Tak więc, cześć Bella. Chodź tu. Bella. Grzeczna dziewczynka, grzeczna. Tak. Będziemy piękne, tak? Podobno te wody odbierają kobiecie, każdej kobiecie 10 lat. 10 lat, no, 10 lat młodsza i piękniejsza, jak fajnie, no. Nie, tam nie wejdziesz. No i weszła. Zwiedzanie Pamukkale nie należy do najtańszych. Bilet wstępu kosztuje obecnie 110 lirów, czyli około 50 zł. Drugie tyle trzeba zapłacić za kąpiel w basenie Kleopatry i kolejne tyle za zwiedzanie starożytnego miasta Hierapolis. Jak na Turcję, to są wysokie ceny. Początkowo mieliśmy ochotę na kąpiel w basenie, ale jak już zobaczyliśmy, ile tam ludzi, to stwierdziliśmy, że wolimy pusty basen na naszym kempingu. Czas kończy ten odcinek. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Łapka Beli wygoiła się szybko. Być może to zasługa uzdrawiającej wody z Pamukkale. Nam bardzo się podobało. No może te tłumy nie za bardzo. Jeśli jedziecie swoim samochodem, to zaplanujcie przyjazd na noc i rano ruszajcie na zwiedzanie. A jeśli wybieracie się autokarem, to sprawdźcie, ile czasu będziecie na miejscu, aby skorzystać ze wszystkich atrakcji. Za tydzień pokażemy wam jedno z najfajniejszych miejsc, jakie udało nam się zobaczyć w Turcji. Subskrybuj nasz kanał, aby nie pominąć żadnego odcinka. Pomóż nam rozwijać ten kanał, polajkuj i udostępnij znajomym. Strasznie skomplikowane jest to nagrywanie. Fajnie, podoba ci się? Nie możesz takich rzeczy pokazywać. Don't be pork. Nie. Stej, pies, stej. Nie. No przepraszamy za zakłócenia, ale nastrój jest taki, stay. No wiecie, ta woda, jak widać, ma właściwości nie tylko lecznicze, ale stay. Wpływa też na nastrój, słuchajcie.